Niedawno na naszym kanale pojawił się filmik o połączeniu moringi i imbiru. Po publikacji na naszą skrzynkę natalia@projektnatura24.pl wielu z Was wysłało wiadomość z prośbą o więcej informacji odnośnie moringi, niezwykłej rośliny, która szybko stała się popularna wśród miłośników zdrowej żywności. A może należysz do tych, którzy nigdy wcześniej o niej nie słyszeli? Na świecie istnieje 13 gatunków moringi. Dwa najczęściej występujące rodzaje moringi to Moringa stenopetala i Moringa oleifera. Ta ostatnia została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa za jeden z produktów przyszłości, a więc naprawdę warto bliżej się jej przyjrzeć. Moringa pochodzi z północnych Indii i rośnie na niemal każdym rodzaju gleby, nawet tam, gdzie jest sucho i bardzo wysoko, co sprawia, że jest to produkt idealny dla osób mieszkających w trudnych warunkach, gdzie trudno jest cokolwiek wyhodować. Ta niesamowita roślina z rzędu kapustowców ma wiele wartości odżywczych, których ilości aż trudno uwierzyć. Posłuchajcie, oto niektóre z nich. Moringa zawiera 7 razy więcej witaminy C niż mają pomarańcze, 4 razy więcej witaminy A niż mają w sobie marchewki, 4 razy więcej wapnia niż znajdziemy w krowym mleku, 3 razy więcej żelaza niż jest w szpinaku, 2 razy więcej białek niż w jogurcie i aż 3 razy więcej potasu niż w bananach. To jednak jeszcze nie koniec rewelacji na temat tej niesamowitej rośliny. Jak się okazuje, na całym świecie nasiona moringi służą również do oczyszczania wody. Używa się jej do tego celu w wielu częściach świata. Do korzyści zdrowotnych, jakie niesie za sobą regularne spożywanie moringi, należą poprawa krążenia i wzmocnienie układu odpornościowego, poprawa trawienia i zrównoważenie metabolizmu, regulacja ciśnienia krwi i poziomu hormonów, zapobieganie cukrzycy i starzenia się komórek. Moringa ułatwia również sen i ma właściwości afrodyzjaku. Czy nie sądzicie, że to niewiarygodne? Poza tym moringa jest genialnym środkiem przeciwzapalnym, jest smaczna, a jej liście i kwiaty można jeść na surowo lub przygotowywać na wiele różnych sposobów. Czy chciałbyś nauczyć się wykorzystywać różne części moringi? Na przykład jej kwiaty bogate są w węglowodany i są naprawdę pyszne. Z kolei liście można stosować w herbatach i sokach, ale również w rolnictwie jako naturalny nawóz i środek grzybobójczy. Jej owoce podobne są do zielonej fasolki. Można gotować ją z solą i naprawdę smakuje jak fasolka. Z nasion ekstrahuje się olejek bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe i można stosować go w wielu różnych przepisach, na przykład dodawać do sałatek. Nie wspominając już o tym, że owoce i nasiona moringi również pomagają nam oczyścić wodę. Korzenie moringi są jadalne i przypominają małe marchewki. Kora świetnie nadaje się jako drzewo opałowe lub w produkcji wysokiej jakości papieru. Nic, ale dosłownie nic się w tej roślinie nie zmarnuje, dlatego wielu ludzi uważa moringę za święte drzewo. Ta cenna roślina może uchronić ludzkość przed klęską głodową. Najlepsze jest to, że w sklepach ze zdrową żywnością, w aptekach i online możemy kupić proszek z moringi, który świetnie nada się jako dodatek do soków, naparów i dań, ale również jako suplement diety. Istnieje wiele sposobów na przygotowanie moringi w kuchni. W celu wykorzystania wszystkich jej zalet możesz zrobić herbatę imbirową z moringą, na którą przepis pokazaliśmy w jednym z poprzednich filmów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ją przygotować, koniecznie kliknij w kartę na końcu ekranu. Jeśli jednak zdecydujesz się, że chcesz zrobić herbatę jedynie z moringi, oto przepis. Do przygotowania herbaty z moringi potrzebujesz 1 stołowej łyżki ziół moringi i szklanki 250 ml gorącej wody. Odstaw do zaparzenia na 3 minuty i pij najlepiej bez słodzenia. Naprawdę warto wypróbować tę niezwykłą roślinę i cieszyć się korzyściami, które ma nam do zaoferowania. Jednak zanim zaczniesz ją stosować, udaj się do lekarza i skonsultuj, czy nie jesteś narażony na występowanie skutków ubocznych. Niestety nadmierne spożycie może negatywnie wpływać na wchłanianie niektórych witamin. Nie powinni jej spożywać ludzie cierpiący na niewydolność nerek, ponieważ to może negatywnie wpływać na wchłanianie wapnia obecnego w moringze. Oprócz tego zawsze pamiętajcie, że choć zioła, które prezentujemy na naszym kanale, są całkowicie naturalne, mogą wywołać u nas niepożądane działania lub stosowane w nadmiarze wchodzić w reakcję z przyjmowanymi lekami.
Dzięki za obejrzenie. Zajrzyj też na nasz nowy kanał Projekt X i nie zapomnij zasubskrybować. Pozdrawiam!